Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Już tylko jeden zespół może pochwalić się kompletem punktów w tym sezonie Premier League. Mowa oczywiście o Manchesterze City, chociaż zwycięstwo w Sheffield rodziło się w bólach. Bardzo dobry start w tej kampanii notują Tottenham i West Ham United. Bardzo dobrą końcówkę zanotowali z kolei piłkarze Liverpoolu. Na St. James's Park bohaterem został Darwin Nunes. Sporo się działo w miniony weekend. Było mnóstwo dramaturgii, zwrotów akcji i mam nadzieję, że dzisiejszy magazyn i wysokość Premier League wytrzyma tempo tej trzeciej kolejki angielskiej elity. A waszymi i moimi gośćmi są dzisiaj Grzegorz Kaczmarczyk. Dzień dobry. Rafał Nachorny. Dzień dobry. Kamil Kosowski. Dzień dobry. Grzegorz, Rafał, czy możemy już mówić o Moyes Ball? No, biorąc pod uwagę to, jak West Ham się spisywał, chyba tak już od 3 lat, szczególnie w tych pojedynkach z najlepszymi rywalami, to wydaje mi się, że tak, że to już jest coś, co możemy uznać za charakterystyczne dla tej drużyny. Może w zeszłym sezonie w Premier League nie przynosiło to takich dobrych efektów, ale za to w Lidze Konferencji Europy tak. No i teraz kibice West Hamu, co by nie mówić, mogą o sobie śpiewać Champions of Europe. No, okazuje się, że istnieje życie bez Declana Rice'a i West Ham jest dobrym przykładem na to, że można pozbyć się, przepraszam za to określenie, sprzedać za wielkie pieniądze największą gwiazdę i kupić zawodników, którzy dobrze to uzupełnią. Moyes kiedyś sprzedawał Wayne'a Rooney'a. Oczywiście wiedział doskonale, że jeden do jednego nie sprowadzi podobnego zawodnika o podobnej jakości, ale to nie znaczy, że nie można doskonalić zespołu, nie można poprawiać jego gry. Ja przypomnę, że w ubiegłym sezonie po 3 kolejkach West Ham zajmował ostatnie miejsce w tabeli, teraz jest na innym biegunie, na tym szczycie. Nieprzypadkowo zaczynamy od dyskusji na temat West Hamu United, bo młoty mierzyły się na wyjeździe z Brighton, zespołem, który znakomicie rozpoczął ten sezon Premier League. Mikel Antonio, jeśli jest w formie w ofensywie, Jarrod Bowen, to wiemy, Grzesiek i Rafał, że ten wiatrak z przodu jest odpowiedni. Wszystko zdaje się, że tutaj West Ham United robił w punkt, że każdy odegrał swoją rolę we właściwy sposób. Ja bym chciał was zapytać jednak o Brighton i o to, co powiedział Roberto De Zerbi, bo już gdzieś pobrzmiewa w tej jego pomeczowej wypowiedzi no taka nuta żalu o ten rynek transferowy. Mówi o tym Roberto De Zerbi, że dlaczego my nie możemy przegrać z West Hamem? Możemy przegrać, coś nie zrobi się miło kibicom Evertonu, możemy też przegrać z Evertonem. No ale wiemy, że Everton, zerkam na tabelę, nic się tutaj nie zmieniło od początku programu, 0 punktów. Roberto De Zerbi daje do zrozumienia, że będą się takie wahania zdarzać Brighton. Brighton próbowało wziąć ten mecz w swoje ręce, jak to ma w zwyczaju w ostatnich długich miesiącach, ale jednak trafiło na rywala, który wykorzystać potrafił każdy najmniejszy błąd tego dnia. No na pewno jakimś etapem ewolucji zespołu i jego rozwoju jest też to, jak sobie radzisz z rywalami, którzy bardzo głęboko się cofną i powiedzmy, że nie pozwolą na tyle, ile na przykład pozwoliło Luton czy Wolverhampton. A akurat wiemy doskonale, że i to też pokazał Kamil, że drużyna Davida Moyesa właśnie w wyprowadzaniu kontrataków, też w zawężaniu tego pola gry, odbieraniu też dobrych atutów właśnie przeciwnikom, jak ma swój dzień, to jest w stanie to zrobić. Na przykład Mitoma i Solly March praktycznie w tym meczu byli odizolowani. Też problemy czy wyzwanie dla De Zerbiego to jest rekompensata Moisesa Caicedo, to jest też kwestia Jamesa Milnera, który no wiadomo, że już najszybszy nie będzie, więc tutaj po tej prawej stronie też może się pojawić taki korytarz dla przeciwników. No oczywiście De Zerbi ma rację, mówiąc, że występ nie był zły, że Brighton generalnie idzie dobrym torem. Natomiast no biorąc pod uwagę właśnie takie mecze jak ten przegrany z Evertonem, czy taki jak właśnie ten w tej kolejce, wydaje mi się, że czasem symulacja
w cudzysłowie wypluje takie spotkanie właśnie, które nie pasuje do trendu, że ta drużyna, która się utrzymuje więcej przy piłce, ta, która kreuje, będzie musiała wygrywać. No już wkrótce przekonamy się, czy to był wypadek przy pracy, czy to będzie taka tendencja, że Brighton nie zachowa tak dobrej skuteczności formy jak w pierwszych dwóch kolejkach. Ja przypomnę, że w ubiegłym sezonie w trzeciej kolejce właśnie Brighton grał z West Hamem. Grał w Londynie i gładko wygrał 2-0. Brighton to klub, który w ostatnich dwóch latach sprzedał piłkarzy na kwotę 400 milionów funtów. Miał też opinię klubu, który z łatwością wszystkie te dziury potrafi załatać w zespole. Okazuje się, że niekoniecznie i teraz ma problem, ale ja myślę, że do tego 78% posiadania piłki, z jakim mieliśmy do czynienia w meczu z West Hamem, w kolejnych spotkaniach dojdzie też lepsza skuteczność, bo Ferguson miał dobre okazje, wiemy, że świetnie, ale też szczęśliwie bronił Areola i myślę, że ten Brighton szybko się odbuduje i odnajdzie w tej rzeczywistości Premier League. Przemek, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, bo to był mecz, który rzeczywiście trzeba było przepchać i trochę obronić środku pola. I tak jak w tych dwóch pierwszych meczach fajnie Brighton pograł, strzelał bramek, wszystko wyglądało ciekawie, tak tutaj dobrze ustawiony i zorganizowany zespół West Ham pokazał, że jednak tego McAllistera i Caicedo jednak brakuje w środku. No też warto zwrócić uwagę na to, że Declan Rice odszedł do Arsenalu i West Ham pożytkuje te pieniądze z transferu Declana Rice'a. Powiedziałbym na pewno w słuszny sposób. James Ward-Prowse, jego chwaliliśmy w zeszłym tygodniu, bardzo dobrze wprowadził się do zespołu, a też odnoszę takie wrażenie, nie wiem czy się zgodzicie, że Brighton za wszelką cenę będzie próbowało grać swoją piłkę. Nie możemy za to ganić Roberto De Zerbiego, bo on chce być wierny swojej filozofii. I tutaj momentami właśnie w takich meczach, kiedy przychodzi przeciwnik grający troszeczkę inną piłkę, niekoniecznie pasuje do tego taki sam styl jak w innych meczach, kiedy ktoś gra otwarty futbol. Grają za chwileczkę, swoją konfrontację mają w sobotę z Newcastle United. I myślę, że to będzie zupełnie inny mecz, bo Newcastle chce grać do przodu. No, ostrzymy sobie tutaj zęby na pewnie na dużo większe granie, na wymianę ciosów, chociaż tu nie możemy narzekać, bo tych strzałów akurat z jednej i z drugiej strony łącznie naliczyłem chyba 17 tylko celnych strzałów, więc to naprawdę ten mecz mógł w takim zupełnie postronnym widzu Premier League pozostawić bardzo dobre wrażenia. Zresztą w ogóle Brighton, przepraszam Rafał, wychodzi na to, że to jest drużyna, która lubi dostarczać rozrywki, no bo 35 meczów za kadencji Roberto De Zerbiego w Premier League i aż 23 z nich obfitowały w gole po obu stronach. Także i Brighton strzelało, i przeciwnik. No niekoniecznie w takim razie De Zerbi jest zwolennikiem czystych kąt. I faktycznie, jeżeli chodzi o chociażby te stwarzane sytuacje w tym sezonie, ten współczynnik spodziewanych goli na razie jest najwyższy w lidze, ale z drugiej strony ten współczynnik straconych, czy teoretycznie straconych, spodziewanych straconych goli, z kolei gorszy mają tylko dwie drużyny, więc to jest trochę radosny futbol w dwie strony i czasem właśnie może się to skończyć tak jak teraz na Amex z West Hamem. Tak, krytykowałbym Brighton bardziej za słabą grę w obronie niż za nieskuteczność w ataku, chociaż ta też pozostawiała dużo do życzenia, ale przecież wszyscy zgodzimy się, że jednym z bohaterów tego spotkania był bramkarz West Hamu, więc te sytuacje drużyna De Zerbiego kreowała i były też strzały na bramkę, no ale akurat francuski mistrz świata, fakt, że był trzecim bramkarzem na tym mundialu w Rosji, spisał się bez zarzutu, czego nie można powiedzieć o na przykład środkowych obrońcach Brightonu, Danku i Websterze. To zamkniemy sobie wątek tego meczu, a też wyjdziemy troszeczkę już do przodu, bo jest z nami Łukasz Fabiański na łączach, czyli London Calling. Dobry wieczór, Łukasz, witamy Ciebie bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Co ten West Ham wyprawia? Czy my jesteśmy świadkami jakiegoś przebudzenia taktycznego geniuszu Davida Moyesa? No wygraliście dwa bardzo ważne mecze i wygraliście w takim, mam takie wrażenie, w taki sposób, który nie pozostawia cienia wątpliwości. O mały włos bylibyście liderem Premier League po tych trzech kolejkach. Zupełnie inny początek sezonu niż ten poprzedni. I nie wiem, czy się zgodzisz z taką tezą, którą tutaj postawiliśmy, że w tym meczu każdy odegrał swoją rolę tak jak należy i dzięki temu to zwycięstwo mogło być takie no, efektowne, jakby nie patrzeć. No faktycznie. Myślę, że w sumie ten początek sezonu jest prawie, że identyczny, jak miał to miejsce dwa sezony temu, gdzie też zaczęliśmy z takim mocnym przytupem, gdzie po trzech spotkaniach chyba mieliśmy podobną liczbę strzelonych bramek i podobną liczbę punktów, więc
Myślę, że dużym plusem tego wszystkiego jest to, że na obecną chwilę jesteśmy bardzo skuteczni, bo nawet teraz, jeżeli chodzi o ten mecz z Brighton, te wszystkie kontrataki, szczególnie te pierwsze trzy, zakończyły się praktycznie bramkami dla nas, co oczywiście bardzo nam pomogło w tym, żeby odnieść korzystny rezultat. Poza tym, tak jak zauważyliście, każdy od siebie naprawdę dodaje dużo, począwszy oczywiście od Alfonsa, skończywszy na Mike'im Antonio, tak więc myślę, że na obecną chwilę widać, że mamy to bardzo fajnie poukładane, jeżeli chodzi o sposób, w jaki te mecze są rozgrywane, czyli mierzyliśmy się z drużynami poza meczem z Bournemouth, ale mecz z Chelsea i teraz mecz z Brighton, z drużynami, które bardzo mocno bazowały na posiadaniu piłki. My się w tym dobrze czuliśmy, bo wiedzieliśmy, że możemy liczyć na nasze stałe fragmenty gry i na kontrataki, czyli to, w czym jesteśmy chyba najmocniejsi, jeżeli chodzi o to, jak nasza drużyna wygląda na początku tego sezonu. W piątek czeka Was taka wizyta na fotelu dentystycznym Luton Town, godzina 21 polskiego czasu. Beniaminek to jest taka trochę zawsze niewiadoma, nie wiadomo czego się spodziewać, chociaż rzeczywiście możecie sobie przeanalizować ich mecz z Chelsea, gdzie Chelsea wyglądała super, a Wy na tle Chelsea też, więc z tego się jakiś już obraz nam może wyłonić potencjalnie tego meczu, ale to nie będzie taki mecz na pewno otwarty ze strony Waszego przeciwnika. Myślisz, że to może być taka mina, taka ukryta przeszkoda? No myślę, że duże znaczenie będzie miało to, że Luton po raz pierwszy zagra w tym sezonie mecz u siebie. Więc będą otwierali jakby na nowo tą historię Premier League, grając na swoim unikatowym stadionie, o którym już wiele, wiele powiedziano, więc to będzie na pewno, tak mi się wydaje, ich atut, bo pamiętam nawet w poprzednim sezonie w meczu przygotowawczym graliśmy tam spotkanie sparingowe, towarzyskie, które było naprawdę dla nas trudne, więc może być to niebezpieczny mecz właśnie z tego względu, że pierwszy dla Luton dłuższego czasu na ich własnym stadionie, z drużyną, która do tej pory chyba nie zdobyła też żadnego punktu w lidze, tak więc sądzę, że szczególnie Baniminkowie będą liczyć na to, żeby jak najwięcej punktować u siebie, a dla nich na pewno będzie ogromne wydarzenie po ilu latach, w sumie nie wiem, ale po raz pierwszy zagrać w Premier League na własnym stadionie, tak więc na pewno będą na to spotkanie bardzo mocno zmotywowani, a my mam nadzieję będziemy po prostu jakby wykorzystywać to, co do tej pory nam przynosiło pozytywne efekty. Po trzech kolejkach już możemy troszeczkę więcej wiedzieć o tym sezonie Premier League. Co Ciebie wyjątkowo jakoś zaskoczyło? Jakiś piłkarz, jakaś drużyna? Na co takiego patrzysz ze zdziwieniem na początku tego sezonu Premier League? Jedno się nie zmienia, Manchester City ma komplet punktów. Jak na zdobywce potrójnej korony przystało, piłkarze Pepa Guardioli radzą sobie znakomicie, nawet kiedy on nie zasiada na ławce trenerskiej. Ojejku, tak w sumie ja się akurat pod tym kątem jeszcze nie zastanawiałem, że chodzi o jakieś zdziwienie, bo West Ham najbardziej, rozumiem, tak? No chyba tak z tych takich, jeżeli popatrzymy przez pryzmat tego, jak to wyglądało w poprzednim sezonie, a jak teraz, w sumie patrząc na drużyny, które awansowały, nie wiem, czy która zdobyła punkt jak na razie. Nie wiem, czy Sheffield ma jakieś zdobyte punkty, Sheffield czy nie. Sheffield bez punktu, Luton bez punktu i Burnley bez punktu. Cztery drużyny są, no takie. Więc Everton, który też gdzieś tam zawsze się ślizgał. Ale Everton też jakby w ostatnich sezonach też jest w bardzo podobnej sytuacji i też się to za bardzo u nich nie zmienia. Tak więc jakby ta sytuacja, której gdzieś powiedzmy przed rozpoczęciem sezonu się spodziewano, czyli mówiono głośniej bądź trochę ciszej a propos tego, kto będzie faworytem do spadku, i w sumie się okazuje, że ten początek sezonu jakby nie rozczarowuje, czyli te drużyny, które awansowały na początku sezonu, mają jakby jak najtrudniej odnaleźć się w realiach Premier League. Jeżeli chodzi o tą górną część tabeli, no to są w sumie te zespoły, od których oczekiwano, że będą. No my oczywiście progres w porównaniu do startu, jeżeli mamy porównać same starty poprzedniego sezonu, a tego, to na pewno jest to duży progres dla nas. Natomiast no to nam też zgodzisz się, prawda? To tak, to prawda. Jeżeli chodzi, myślę, że największy może
Zaskoczeniem nie liczba punktów, ale sposób, w jaki grają. To jest naprawdę zmiana o 180 stopni, jak nie więcej. Naprawdę to, jak zaczęli grać w piłkę, jak wygląda to ładnie bardzo dla oka, płynnie, skutecznie, zupełnie inaczej niż to miało miejsce za poprzedniego menadżera. Tak więc robią na pewno bardzo, bardzo dobre wrażenie i widać taką radość chyba z tego jak grają w piłkę. Tak więc myślę, powiedzmy, że my i oni to taki może nie największe zaskoczenie, ale taki większy plusik przy tych obu drużynach można postawić. Łukasz, zwycięstwo West Hamu nad Brightonem nie było sensacją, ale niespodzianką na pewno. Chciałem cię zapytać, czy w związku z tym menedżer powiedział po takim spotkaniu, że panowie, dziękuję za taki występ, w takim razie jutro macie dzień wolny. Czy zdarzają się takie zmiany harmonogramu zajęć w związku z tak bardzo dobrym wynikiem drużyny, czy raczej o tym nie ma mowy? I drugie takie pytanie, bo media zwróciły uwagę na takie hasło skandowane przez kibiców West Hamu podczas spotkania, Declan Rice, I watching it. Czy ty słyszałeś coś takiego? Tak, jeżeli chodzi o a propos ta druga część pytania, no w sumie ja w pewnym momencie zacząłem się pytać chyba Kresa, Arona Creswella na ławce, pytałem się, co oni śpiewają. I w sumie on mi jakby, znaczy nie wytłumaczył, tylko powiedział, bo nie mogłem tak do końca zrozumieć tych słów, które tam brzmiały ze strony naszych kibiców, więc no nasi kibice są dosyć dobrze znani z tego, że bywają uszczypliwi, więc to miało miejsce akurat teraz w meczu z Brighton. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, no nie, z naszym menadżerem jest bardzo trudno, żeby jakoś tam uległ emocjom. On raczej, tym bardziej teraz, w tym sezonie, jeszcze jest trudniej a propos tego, żeby jakikolwiek dłuższy plan tygodnia od niego wyciągnąć, bo żyjemy praktycznie z dnia na dzień. I po tym meczu w sobotę też, kiedy cała szatnia go mocno dopingowała, żeby dał 2 dni wolnego, to powiedział, że nie, że jutro mamy trening. Więc wczoraj mieliśmy trening, natomiast dzisiaj był dzień wolny, bo trener lubi bardzo taki 3-dniowy cykl przygotowań, więc jakby nikt do tego nie ucieka, więc ten jakiś taki jeden dzień wolnego zdarzy się pomiędzy powiedzmy tym, co miało miejsce po meczu i tak, żeby te 3 dni treningu później się przygotowywać, więc akurat mecz gramy najbliższy w piątek, więc od jutra wracamy do pracy, a dzisiaj akurat mieliśmy możliwość, żeby spędzić trochę czasu z najbliższym. Łukasz, to ostatnie pytanie na dziś, bo jak rozmawialiśmy w tym programie, kiedy jeszcze byłeś lekko zaskoczony całą tą sytuacją, że wylądowałeś na ławce rezerwowych, to zadałem ci to pytanie, ale wtedy nie znałeś odpowiedzi, być może dzisiaj już znasz. Czy wyjaśniła się sprawa z tym, jaki będzie podział pomiędzy wami? Bo wiem, jak to wyglądało w poprzednim sezonie. Broniłeś w Premier League, Areola bronił w krajowych pucharach, a także w europejskich pucharach. Czy dostałeś taką deklarację? Czy się jej spodziewasz? Jak to będzie wyglądać twoim zdaniem? A czy ja w sumie podszedłem do tego tematu na takiej zasadzie, że a propos tej mojej całej sytuacji, że no po prostu nie widzę sensu, żeby już na ten temat dyskutować, rozmawiać i przede wszystkim koncentruję się na pracy, na to, żeby być jak najlepiej przygotowanym i wierzę w to mocno, że w tych meczach pucharowych będę miał możliwość grania. W sumie tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Też nie chcę dążyć do tego, żeby nie wiem, dalej się wypytywać, chodzić, szukać jakichś odpowiedzi. Nie, no myślę, że moją rolą jest na obecną chwilę to, żeby skupić się na własnej robocie i na tym się koncentruję. I wierzę w to mocno, że w tych meczach pucharowych będę miał możliwość tego, żeby być na boisku. I tego ci życzymy. Łukasz Fabiański w cyklu London Calling był waszym i naszym gościem. Dziękujemy tobie, Łukasz, ślicznie i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Dzięki, ślicznie wzajemnie. Pozdrawiam. Łukasz Fabiański był z nami, jak co tydzień zresztą w magazynie i Wysokość Premier League. A teraz przejdziemy sobie do meczu, który miał naprawdę bardzo interesujący przebieg. Manchester United grał z Nottingham Forest i to miał być spacerek, ale jak się okazało, nie był. A trenerzy często mówią po takich meczach, trenerzy zwycięskich drużyn, że zespół pokazał charakter, no bo cóż innego mają mówić, ale łatwiej byłoby chyba panowie kontrolować to spotkanie od samego początku. Tak naprawdę przespał początek tego meczu Manchester United. Ja chciałbym zatrzymać się na chwilkę przy Bruno
bo Bruno Fernandes to jest taki zawodnik, nad którym czasami możemy się zastanawiać, czy ta rola kapitana jest dla niego stworzona, bo krzyczy na kolegów, bo krzyczy na sędziów, że chcieliby pewnie fani Manchester United, żeby on był zawsze tym liderem tylko i wyłącznie na boisku. I w tym spotkaniu pokazał to, że potrafi być takim piłkarzem. Tak, tydzień temu słyszeliśmy od wielu ekspertów takie uwagi, że trzeba zmienić kapitana w Manchester United, że Portugalczyk się nie nadaje. Tutaj i gol, i asysta, i umiejętne reakcje, i rozmowy z sędzią, wszystko było tak jak należy. Bruno Fernandes stanął na wysokości zadania, ale tak jak jeden mąż wszyscy zauważaliśmy w ubiegłym sezonie, że Manchester United w pierwszym roku pracy Erika Ten Haga zrobił bardzo duże postępy, tak tutaj po trzech kolejkach kolejnego kroku naprzód nie zauważam. Ja przynajmniej nie zauważam. Manchester United, wspomniał o tym Kamil, w tym spotkaniu z Nottingham Forest pozwolił gościom stworzyć kilka naprawdę bardzo groźnych sytuacji pod bramką Onany. Dwie wykorzystali. To samo było przecież dwa tygodnie temu też na Old Trafford przeciwko Wolverhampton. Tam jeszcze był dodatkowo niepodyktowany rzut karny dla Wilków, który się im niewątpliwie należał. Tutaj, tak jak Kamil, mam wątpliwości, ale jestem w stanie powiedzieć, że sędzia miał prawo podyktować rzut karny za to starcie Danilo z Rashfordem. Także jestem trochę zaniepokojony tym, że Manchester United nie robi postępów, o których się spodziewaliśmy. No nie można czekać na Mounta, Shawa i Hojlunda. Przecież tych dwóch zawodników miał na początku sezonu Erik ten Hag, bo wymaga poprawy gra wszystkich formacji. Jeszcze jedno zdanie, zanim Grzesiu coś powie. Antony, coraz bardziej mi przypomina ten piłkarz Richarlisona, a wydawało się, że będzie się rozwijał. Ten Hag powiedział, że ta kwota to nie jest kwota za piłkarza, którego my kupujemy, tylko za tego piłkarza, którym on się stanie. Na razie to słabo idzie. Nawiązując do tych słów Rafała, Erik ten Hag przed sezonem zapowiadał, że chce, żeby Manchester United stał się jedną z najlepszych, czy może nawet najlepszą drużyną na świecie w tej grze takiej wykorzystującą fazę przejściowe, transitional game. Natomiast na razie możemy się zgodzić co do tego, że tylko to słowo przejściowe się zgadza, bo to, co widzimy, to raczej nie jest to, co chciałby zobaczyć Erik ten Hag, ale też wyciągając wnioski z poprzedniego sezonu. Przecież pamiętamy to spotkanie z Brentfordem. No jednak wydaje się, że Holender jest takim menedżerem, który jest w stanie wymyśleć na bieżąco te rozwiązania i raczej będzie wiedział, co tutaj nie działa, aczkolwiek też zastanawiają się eksperci, mówią, że linia pomocy jest zbyt łatwo dostępna dla przeciwników, zbyt łatwo można mijać piłkarzy. Ten Hag twierdzi, że to nie tylko linia pomocy, ale też na przykład nie tylko właśnie pomocnicy, ale też napastnicy i obrońcy nie biegają tak jak trzeba, więc wygląda na to, że trochę pracy przed nim, natomiast tak jak wspomnieliśmy, nie? Jeżeli chodzi o doświadczenia poprzednich lat, po prostu, czy poprzedniego sezonu, Erik ten Hag to jest menedżer, któremu trzeba dać czas na naprawianie różnych rzeczy. I on to robi. I to też jest bardzo ciekawe, że w następnej kolejce Manchester United zmierzy się z Arsenalem. Dwa zespoły, które mam wrażenie nie wystartowały jakoś fatalnie w tym sezonie, ale nie tak, jakby się tego spodziewali kibice. O Arsenalu jeszcze sobie będziemy rozmawiać, bo teraz czas na trzy rogi karne. To zacznijmy od razu, panowie, od kanonierów, bo można powiedzieć, że Arsenal był w tym spotkaniu, w tej kolejce, jak taki rowerzysta, który jedzie i sam sobie wkłada kij w szprychy i się wywala. No, zgubione punkty chyba na własną prośbę. Mikel Arteta na pewno tego nie lubi, bo wiemy, że to jest menedżer, który przede wszystkim wymaga od swoich piłkarzy niesamowitej konsekwencji w działaniu, a mam wrażenie, że tego tutaj zabrakło. Tak, Arsenal zgubił dwa punkty. Ja przypomnę, że pierwsze punkty w ubiegłym sezonie zgubił dopiero w szóstej kolejce i to w meczu z Manchesterem United. Był liderem po trzeciej, po czwartej, po piątej kolejce. Tutaj zremisował spotkanie, które wydawało się, że ma pod kontrolą, gdy strzelił gola na 2-1, bo grał z przewagą jednego zawodnika, a stracił gola i jeszcze w doliczonym czasie gry, gdyby nie fantastyczna interwencja Ramsdale'a po strzale Traore, to
Traore, to zostałby Arsenal w ogóle bez punktów. Dlatego trochę dziwi moim zdaniem wypowiedź Artety, który mówi, że jesteśmy 10 razy lepsi niż w ubiegłym sezonie, że w meczu z Fulham mogliśmy strzelić 5, 6, 7 goli. Ja nawet nie wiem, czy słowo w słowo nie cytuję menedżera, bo on coś takiego naprawdę powiedział. Nie pobrzmiewa ci w tym troszeczkę Pep Guardiola? Wiele razy w tym studiu mówiliśmy, że kiedy coś nie idzie Manchesterowi City, to Pep Guardiola mówi coś zupełnie przeciwstawnego. Jeśli Manchester City gra dobry mecz, to stara się Katalończyk szukać mankamentów i jakby osłabić ten wydźwięk. Czyli to jest cały czas takie pociąganie za lejce swojego zespołu, a tak się składa, że chyba obaj panowie się nieźle znają. Tak, nieźle się znają i ja też mam wrażenie, że czasami Arteta, przemawiając do dziennikarzy, do kibiców, mówi przede wszystkim do piłkarzy, bo chce utrzymać ich taką wiarę w swoje umiejętności, tą pewność siebie na wysokim poziomie. Stąd te takie dość buńczuczne czasami zapowiedzi, słowa i opinie, jakie wygłasza po spotkaniu. Chwalił także rezerwowych. Tutaj akurat ma rację, bo i Vieira, i Nketiah zrobili dużo, by Arsenal ze stanu 0-1 doprowadził do 2-1. Natomiast To też takie ciekawe, że błędy, które kończyły się golami dla rywali, w tej kolejce popełniali czołowi piłkarze tych najlepszych zespołów, bo widzieliśmy, jak tam Rashford w meczu Manchester United z Nottingham nie dogonił Aouniego. Tutaj widzieliśmy koszmarne podanie Saki na początku spotkania. Także oczywiście menedżerowie o tych błędach starają się mówić jak najmniej i tych nazwisk popełniających te błędy nie wymieniać. Natomiast kibice widzą to i oceniają to jak należy. O Havertz to też nie jest chyba taki... No właśnie chciałem Ciebie, Kamil, o niego zapytać, naprawdę, i nie umawialiśmy się na to. Okay. Szybki osąd bohatera, bo coraz większa fala krytyki spada na Kaja Havertza. Moim zdaniem na razie nie dojeżdża. Kiedy przyszedł do Premier League, to wydawało mi się, że potrzebuje chwilę czasu, żeby trochę się obudować mięśniowo, żeby mieć więcej siły i później rzeczywiście miał dobry okres, ale tutaj przyszedł do drużyny zdecydowanie bardziej technicznej, do drużyny, która gra w ataku kombinacyjnym większą część meczu i ma sytuację, ale nie daje rady. Druga sprawa to jest sytuacja w obronie. No, dla mnie to, że nie gra Gabriel, który był podstawowym piłkarzem, to też dziwne i Arsenal tutaj też ma w tej fazie kłopoty. Ja myślę, że ten Gabriel to jest gdzieś na wylocie, że albo Real Madryt, albo Arabia Saudyjska jeszcze w tym okienku transferowym ściągnie Brazylijczyka, że to jest powód, że nie gra w podstawowym składzie. Jeszcze jedno zdanie dotyczące między innymi Havertza, że kibice apelują do Artety, by przyznał się do błędu, by wrócił do korzeni, by postawił na Partey'a w drugiej linii, a nie w obronie, żeby na prawej stronie zagrał White. No i posadź wreszcie na ławce Havertza, bo przez niego nie osiągamy wyników. Wydaje się to oczywiste, prawda? Czasami za dużo kombinacji to tak. Jeśli chodzi o Manchester City, czyli zespół, który bezpośrednio rywalizował z Arsenalem o tytuł w poprzednim sezonie, Grzegorz, sporo problemów w Sheffield miało City. Chyba się tego nie spodziewaliśmy, ale już parę takich meczów widzieliśmy na przestrzeni ostatnich długich naprawdę lat w wykonaniu City, kiedy pewne rzeczy nie chciały się zadziać. No, widzieliśmy reakcję Erlinga Haalanda na zdobycz bramkową. To była taka totalna ulga. I Rodri nie po raz pierwszy w swoim życiu, w swojej karierze w City, w roli tego faceta, który założył pelerynę superbohatera. Jedyne, czego nam brakowało, to właśnie jakiegoś kwiecistego komentarza Pepa Guardioli, ale wiadomo, że on dochodzi do siebie po tym zabiegu, który przeszedł. Natomiast sam Juan Mario, który go zastąpił, stwierdził, że to wcale nie był taki zły mecz, na jaki wskazywałby wynik. No, biorąc pod uwagę liczbę stworzonych szans przez City, to moglibyśmy powiedzieć, że tutaj wszystko się zgadzało, że faktycznie to, że Erling Haaland nie wykorzystał karnego, to jest jakaś aberracja. To, że Julian Alvarez się pomylił w jednej czy w drugiej sytuacji i Haaland zresztą też, zanim strzelił tego gola i zanim wydał z siebie to głośne westchnienie, no to moglibyśmy stwierdzić, że tutaj wszystko było nieźle. Natomiast zdarzały się Manchesterowi City tego typu spotkania, chociażby z Nottingham Forest w zeszłym sezonie, gdzie na City Ground było 1-1, ale tutaj ta reakcja Manchesteru City na straconego gola, tego na 1-1, była niesamowita, bo wznowili grę ze środka boiska, 15 sekund później już byli pod bramką, już mieli świetną sytuację, kilkadziesiąt sekund później już było 2-1, już było wszystko uspokojone. A co do Rodriego, no to w tej chwili, biorąc pod uwagę, że nie ma tam już Ilkaya Gündogana, Mateo Kovacic to jest raczej pomocnik, który przesuwa grę do przodu, ale liczb jak nie miał, tak nie ma. Może będzie miał.
może Pep go tam naprawi, no to wydaje się, że to Rodri może wziąć na siebie to strzelanie. On już to też w zeszłym sezonie udowodnił, a biorąc pod uwagę inne rzeczy, za które można go chwalić, no to można powiedzieć, że to jest w tej chwili człowiek, który trzyma grę Manchesteru City też pod nieobecność Kevina De Bruyne. Też nie grał długo Phil Foden. Proszę bardzo, wystarczyło, że się pojawił. Został trochę trafiony piłką i już z tego wyszła asysta do Rodriego. Juan Malillo powiedział po tym meczu, bo zapytali go dziennikarze, jak to jest zasiąść w tym fotelu trenera numer jeden w Manchesterze City. I on tak, bardzo mi się spodobała jego odpowiedź. Powiedział, to nie jest nic przyjemnego. Wolałbym, żeby Pep tutaj był, a po drugie sprawa dotyczy problemów zdrowotnych. I tak zwrócił uwagę na to, że no nie może się cieszyć z tego, że jego przyjaciel musiał się poddać operacji pleców od dźwigania tych pucharów prawdopodobnie na plecach. Coś mu tam strzeliło. A ja myślę, że Walker, gdyby go Guardiola siedział na trenerskiej ławce, nie zachowałby się tak nieodpowiedzialnie, jak to zrobił w końcówce spotkania, czym naraził drużynę na stratę 2 punktów. Ostatecznie odkupił potem swoje winy i myślę też, że z silniejszym rywalem też Walker nie pozwoliłby sobie na taką nonszalancję. To trochę tak jak w szkole, jak przychodził nauczyciel na zastępstwo, to często były harce tak większe. Tak się wydawało. Kamil, chciałem ciebie zapytać o Darwina Nuneza. Czy byliśmy świadkami jego przełomowego meczu na Wyspach, czy to będzie raczej jednorazowy wyskok? Bo Jurgen Klopp po tym meczu powiedział, że to, co dokonali jego piłkarze na St. James's Park, jest większym wyzwaniem niż pokonanie Barcelony. Odrobienie tej 3-bramkowej straty, ponieważ tam już poznali rywala, grali w 11. No i mieli za no i sobą mieli, własne trybuny. I mieli inny skład. A tutaj, no, grali przeciwko drużynie, która była nabuzowana, nakręcona, ma bardzo wysokie ambicje. No i grali w dziesiątkę. I ten Darwin Nunez okazał się zbawcą i szczerze mówiąc, jak mawia klasyk, żaden się tego nie spodziewał. Tak, to był zupełnie inny Liverpool, ten, o którym mówiłeś w meczu z Barceloną i oczywiście, że się zgadzam, że grali z bardzo mocnym zespołem, bardzo mocno nabuzowanym i nie wiem, czy to ta pewność siebie w kroczeniu do celu to nie zgubiła tutaj Newcastle, także delikatnie tam szpileczka została wbita i pewnie troszeczkę to wszystko zostanie schłodzone, Newcastle zacznie grać bardziej odpowiedzialnie, natomiast no, nie liczyłem, nie spojrzałem, ile Darwin w poprzednim sezonie oddał strzałów, ale na pewno było ich kilkadziesiąt. I tak tutaj siedzieliśmy co tydzień i irytowaliśmy się, dlaczego obok słupka, dlaczego nad poprzeczką. Także ja to nie odbieram jako mecz przełomowy, choć wydaje mi się, że taki był. Bardziej bym powiedział, że Darwin potrzebował takiego debiutu w Liverpoolu. Wejście, 2 bramki, skradł serca kibiców i dalej będzie strzelał, no bo tutaj jeżeli doszła ta celność, no to wydaje mi się, że skuteczność będzie na bardzo wysokim poziomie i to będzie piłkarz pierwszego składu. Bardzo mi się podobało to, co Jurgen Klopp powiedział w przerwie swoim piłkarzom. Jeśli wygracie to spotkanie, będziecie mogli opowiadać o tym zwycięstwie swoim wnukom. Ja swoim opowiem już za 10 dni, bo się wtedy z nimi widzę. I to tak natchnęło też piłkarzy Liverpoolu. To był taki prawdziwy... To było takie prawdziwe serducho Liverpoolu, takie mocno bijące, mocno czerwone, więc oglądało się przyjemnie bardzo tę końcówkę. Tak, podopieczni Jurgena Kloppa jeszcze wnuków nie mają, a wracając do Darwina, to tak na tym powinna polegać sportowa złość rezerwowego. Urugwajczyk powinien zdawać sobie sprawę, z jakimi piłkarzami rywalizują miejsce w składzie, że to jest naprawdę Liverpool, że on przyszedł za wielkie pieniądze z Benfiki do klubu z Anfield po zaledwie jednym takim świetnym sezonie w klubie, że to od razu nie gwarantuje miejsca w podstawowym składzie. Oczywiście on ma prawo się złościć, ale właśnie w taki sposób, jak to zrobił na St. James's Park. Ja mam wrażenie, że na 10 strzałów na treningu z podobnych pozycji, jak to było w meczu przeciwko Newcastle, to on trafiłby 2 razy. A tutaj miał 2 takie strzały i 2 razy trafił. To nie były 100% okazje, tym większe brawa dla Urugwajczyka. I widać też, że Darwin znakomicie dogaduje się z Mohamedem Salahem, że Salah wreszcie ma też jakiegoś piłkarza, którego może wypuścić na prostopadłe podanie. Zresztą ten gol Darwina na 2-1, ta stopklatka ze spalonym, ona była niesamowita, bo zwykle mówimy o sytuacjach, kiedy piłkarze mijają się o milimetr, natomiast Darwin w momencie podania był ze 1,5 metra przed Danem Bernem. Z perspektywy Dana Berna i tak go w ten sposób minął, więc no, na pewno ma nadzieję Darwin Nunez, że tutaj Salah po prostu w Merseyside zostanie.
Tak, to jest dzisiaj, myślę, kluczowe pytanie dla kibiców Liverpoolu. Dużo się działo, tak jak mówiłem na wstępie, w tej trzeciej kolejce Premier League od piątku do niedzieli. Dużo się działo także, jeśli chodzi o ruchy trenerskie w fantasy Premier League. I teraz czas na naszą stałą rubrykę, czyli rano go sprzedałem. Grzegorz, poprosimy o garść porad, bo u niektórych już pewnie stygnie zapał. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze. Nie wolno się zniechęcać. Trzeba być bardzo konsekwentnym. U mnie trochę tytuł rubryki mógł być inny. To znaczy rano posadziłem go na ławkę, bo w poprzedniej kolejce na ławce posadziłem Briana Mbeumo, w tej kolejce posadziłem Matiego Casha i gdyby dołożyć te 30 punktów, no to byłoby zdecydowanie piękniej. Jest jak jest, nie poddajemy się, walczymy dalej, to jest maraton, a nie sprint. Natomiast Mbeumo i Cash to są piłkarze, którzy zaraz się pojawią na takiej liście. Spojrzałem z ciekawości, jak na samym początku sezonu wyglądają piłkarze Premier League pod względem spodziewanych goli i spodziewanych asyst, żeby też zobaczyć, czy są jacyś piłkarze, którzy może gdzieś nam uciekli spoza radaru, że kreują sobie dużo tych sytuacji, ale może na razie nie zamieniają ich na gole. No to popatrzymy sobie na tę czołówkę i widzimy, że na razie to, co spodziewane, ma odbicie w rzeczywistości i to też pokazuje, że może czasami nie warto iść w opcje, które są dość ryzykowne, a jednak pójść trochę w schemat, szablon, który teoretycznie powielają menedżerowie w wielu zespołach, ale z drugiej strony jest to jakieś bezpieczeństwo, które może na początku sezonu nam coś da ekstra. Też pozwoli ewentualnie później szukać jakichś różnic. Taką różnicą oczywiście może być Matty Cash. Wiadomo, że on nie będzie co kolejkę strzelał dwóch goli, tak jak to miało miejsce w Burnley, natomiast on na pewno jest beneficjentem tego wysokiego ustawienia w ekipie Unaia Emery'ego. Natomiast jeżeli chodzi o te spodziewane asysty, no to tutaj z kolei, a za chwilę pewnie się ta tabelka pokaże, tam z kolei widać Bruno Fernandesza. Mówiliśmy już w kontekście właśnie tego występu przeciwko Nottingham Forest, że Bruno Fernandes też pociąga za wszystkie sznurki, więc on jest i wysoko w kreowaniu szans kolegom, i wysoko w kreowaniu też szans dla siebie. Więc tutaj wydaje mi się, że cierpliwość do Bruno wśród menedżerów powinna pozostać. Ciekawe nazwiska to Pablo Sarabia i Amadou Onana, no bo ofensywa Wilków na razie nie jest zbyt imponująca, natomiast w przypadku Evertonu to już by trzeba było chyba jakiegoś szamana do odczarowania bramki przeciwnika, żeby oni wreszcie trafili. Natomiast Moussa Diaby to jest też kolejny element, przez który Matty Cash może zdobywać punkty i też który może sprawiać, że poprzez właśnie Casha Diaby też będzie punktował, to też jest fajna opcja. Rafał, Kamil, jak u Was? No, wspomniałeś o tym, żeby się nie zniechęcać i żeby być konsekwentnym. Zabrakło mi i jednego, i drugiego. Popełniałem błąd za błędem. Co z tego, że kupiłem Jacksona? Tutaj trzeba było kupić i Jacksona, i Sterlinga. Wtedy można było mówić o jakiejś odwadze. Zabrałem opaskę kapitańską Salahowi i dałem ją Havertzowi. No, nawet brakuje mi słów, żeby skomentować taki ruch. No u mnie jakby kręgosłup pola na zero, Estupinia na środku obrony jeden, Mitoma w środku jedynka. Pepa Guardioli przed operacją. Przetrącony, ale tak jak powiedziałeś, spokojniutko, jeden transfer i myślę, że się zreperuje. I jeszcze Darwina sprzedałem. O. No to świetny pomysł. No to myślę, że tutaj od siebie mogę tylko dodać, że 52 punkty. Nie ma jakiegoś wielkiego dramatu. Zawiedli oczywiście piłkarze Brighton, czyli Mitoma i Estupinian. Bardzo dobry występ Gusto, bo ta kolejka się dla mnie świetnie zaczęła. Jak tak zobaczyłem w piątek o północy, że mam 14 punktów i jeszcze gra 10 piłkarzy i wszyscy właściwie poza Haalandem mecze u siebie i wszyscy tak teoretycznie w zespołach, które powinny te spotkania wygrać, to właśnie nacisk jest na słowo teoretycznie, że nie zawsze się to sprawdza. Jednak ci ludzie zawiedli, także teraz Ederson skakuje do bramki i Gwardiol do defensywy. Wzmacniamy, podkręcamy tempo i jedziemy dalej. Jedziemy dalej także, jeśli chodzi o kolejny punkt naszego programu, właściwie już ostatni, czyli przechodzimy do podsumowania. Oto komplet wyników trzeciej kolejki. Na pewno na uwagę zasługuje wygrana Tottenhamu. Spurs są na trzecim miejscu. Już teraz mogę obiecać kibicom Tottenhamu, że w następnym programie porozmawiamy sobie dłużej właśnie o zespole z północnego Londynu, bo bez wątpienia na to zasługuje. Nawet
Robbie Williams śpiewa piosenki o Tottenhamie. I niektórzy mają mu to za złe, bo przecież jest kibicem Port Vale. Na czele tabeli Premier League Manchester City z kompletem punktów. Za jego plecami West Ham, Tottenham i Liverpool. Tak wygląda pierwsza czwórka w strefie spadkowej. Burnley, Luton i Everton, ale tak jak mówiłem przy łączeniu z Łukaszem Fabiańskim, cztery zespoły bez punktu. Do tej trójki dołącza jeszcze Sheffield United. No i kiepska pozycja Newcastle, 13, 3 mecze, 3 punkty. To nie jest coś, czego oczekiwali Eddie Howe i spółka po starcie sezonu 2023-2024. Klasyfikacja strzelców na jej czele. Awoni z Nottingham Forest. Świetnie wygląda ten piłkarz na początku rozgrywek. I to on rzuca wyzwanie Erlingowi Haalandowi, podobnie zresztą jak Mbemo i Soli March. Darwin Nunes, jego dwa gole sprawiają, że wskakuje razem z kilkoma innymi piłkarzami na miejsce drugie w tej klasyfikacji. Czwarta kolejka rozpocznie się w piątek wieczorem meczem Luton Town West Ham United. My pokażemy dwa spotkania. Brighton Newcastle, sobota 18:25, a także Liverpool Aston Villa 14:55. Mamy też hit na The Emirates Arsenal Manchester United. Będzie się działo, jak zwykle zresztą w Premier League, a my o tym wszystkim będziemy rozmawiać w następnym magazynie, ale zanim jeszcze na niego zaprosimy, to czas na jedenastkę kolejki. Areola, kolejny bardzo dobry występ bramkarza z Francji między słupkami West Hamu. Dalej Matty Cash, Romero, Andersen, posadzony u mnie w Fantasy Premier League na ławce rezerwowych. Wspomniany Gusto, Bruno Fernandes, Madison, bardzo dobry występ pomocnika Tottenhamu, Bowen, Sterling, Nunes i Antonio. Nunes piłkarzem tej kolejki, dlatego że w bardzo trudnych okolicznościach dał 3 punkty Liverpoolowi. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze magazyny i wysokość Premier League. Waszymi i moimi gośćmi byli Grzegorz Kaczmarczyk, Rafał Nachorny, dziękuję bardzo. Kosowski, Przemysław Wrócki. Kłaniamy się nisko i zapraszamy w następny poniedziałek. Dobranoc.